Konnichiwa. Witam wszystkich bardzo serdecznie w tę właśnie pogodę, w którą przestało padać. Z tej strony Isayuki, gramy dalej w Biomutanta i natknęłam się na coś ciekawego tutaj, po drodze do jednego z obozów. Teraz się obozem zaczniemy, rozwalmy tylko ten złomek. Elektroniczny złom. I podejdźmy sobie tutaj. Coś ciekawego naprawdę. Co to jest za kapliczka? Czy to jesteś ty? W sumie. O, i teraz tu zostanie, tak będzie sobie latać? Ty, no fajne, fajne. Ciekawe, czy było gdzieś więcej takich rzeczy. Zabierzmy sobie stąd tylko jeszcze to ziarenko, które widzę, że tu jest. Ale mgliście, taka pogoda. Tak jest. Ojej, tu jest jeszcze jakiś bunkier. Nie no, jak tu wejdę, to już nie wyjdę. Chodźmy na te obozy. Fajnie byłoby może poprzejmować kilka tych obozów i dzięki temu podobilibyśmy sobie szybkiej podróży punkty, które ułatwiłyby nam później ewentualną walkę z różnymi stworami. Gdzieś tu jest mój rumak. Chyba, że zdążył zniknąć. Jest tutaj, ale nie wiem, czy chcę go brać na górę. Niech zostanie, tu będzie bezpieczniejsze. No, a tutaj już... Powoli. Jakiś sklepik aż po drodze. Handlarz mówi, że możesz przeglądać oferowane dobra w godzinach. No to znamy. Zapewniać to też warto znamy. Przemyśleć zakup. O, widzę, że masz fajne moduły. Fajnie. Lubię te od ognia. W sumie? Czemu nie? Dobre zakupy. Powinniśmy je mieć gdzieś. Jest coś ewentualnie. Dobra. Jedne z ataków jakieś tam są. Patrzę tutaj na boki jeszcze, czy nie ma roślinek. Bo tu chodzą następne interesujące zwierzątka. Nie mam tej pestki, którą by chcieli, żebym miała. Pojedynczo. Pojedynczo. Aha. To jednak ja takie robię. Piorunujące wrażenie na nich. Jeszcze chyba jest jeden w środku przynajmniej. W ciemności jest cię trudniej dostrzec. O, czyli jestem taki trochę przyczajony ninja. Czy tam jest kapliczka? Czy ona jest odkryta? Czy to jest ta, którą odkryłam już? Wygląda, że się świeci na fioletowo. Tak, to jest odkryta już. Leży sobie, ogląda, jak się biją, zadowolony. O! Pestka przejęta. Na pewno? Czasami nie do końca pokazują, czy mam tą pestkę, czy nie. I w dół. Wspinamy się, wspinamy. I schodzimy, schodzimy. Mam ją. Czy ona należy do twojego rodzaju zwierzaków? Tak. Cześć! Ojejku! Wiecie co? No to jest dobry moment, żeby zrobić takie zdjęcie. Dobra, porobiłam zdjęcia, musiałam tam troszeczkę poedytować, bo mi bezczelnie pokazali lokalizację plików, więc chwila edycji. A nu papuno. Mówi, że musisz... Ein auch, ale dziudzie. Przypomina ci... Dobra, pamiętam. Pamiętam, pamiętam. Wiem, który to jest gość. Tylko teraz idziemy dalej tu powalczyć. Przejąć posterunek, co byś miał bezpieczniejszą drogę tutaj dookoła. Właściwie, żebyś nie musiał chodzić dookoła. No i zaczyna się. A tutaj nie ma jakiejś sceny, na której chcą kogoś wykończyć? No tak. Musimy pokazać swoją wyższość. Ale jest! Gotowe. To tu jest wejście, ale zaczekajcie, bo ostatnim razem w okolicach tych okopów było właśnie...
Zawsze warto wejść do tych... O, do tych właśnie. Chyba jest zazwyczaj po jednym na... na wejście. Po jednym skarbie w sensie, że... Taki lepiej zamknięty, ktoś by mógł pomyśleć, że tu jest lepsza rzecz ukryta. Może i tak jest. Jeszcze w przeciwną stronę. Świetne okopy. Trzeba im przyznać, że wojny to mają na profesjonalnym poziomie po prostu tutaj rozwinięte. To zdecydowanie. Jeszcze chodźmy tu na górę. I o. I trafiłam w drabinę. Patrzę, czy jest tutaj gdzieś miejsce, w którym chcieliby dokonać egzekucji na kimś, ale... Ręka, noga, zaraz. Ręka, noga, dasz radę. Ręka, noga, ręka, noga. No dobra. Chyba nie ma z tej strony takiego czegoś. Jest tam trochę gumi złomu. Tylko czekasz, ktoś go weźmie. Przyszłość leży w twoich rękach, więc zadbaj o nią. Dobra. Dobra, idziemy na główne wejście i akcja. Idziemy się bić znowu. Tłuc. Jest tyran, który rządzi tym posterunkiem. Nie spodziewał się porażki, ponieważ to jego plemię jest bezwzględne. Teraz jednak już wie, dlaczego współpracujesz z ich rywalami. Groźby nie przekonają go do kapitulacji. Ale ja nie chcę cię, ja chcę cię... Ja chcę cię po naszej stronie. Prężenie mózgów nic nie da, musisz walczyć. To ostatnia linia obrony. Gdy ich obrońca padnie, poddadzą się. Tak szybko? Ja chciałam przekonać. Posterunek należy do twojego plemienia. Za bardzo nabiłam poziom. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Przejmiemy jeszcze jeden dzisiaj może. Budzą szacunek. Ło! Ale nas odpicowali. Mówi, że zdobycie drugiego wrogiego posterunku świetnie ci poszło. Możesz teraz nosić plemienne barwy. Wiedz, że plemię cię wspiera. Ojej, ja nie wiedziałam, że to aż takie oficjalne będzie. Otwórzmy sobie tutaj wejście na bazar, którego nawet nie zdążyliśmy zwiedzić, bo tu od razu mieliśmy walkę, więc pozwiedzajmy sobie wspólnie. I właściwie mamy dobry czas na to, dopiero początek odcinka zaledwie, żebyśmy się wzięli za kolejne przejęcie bazy. O, skrzynek. I rzeczywiście te skrzynki tu się pojawiają dopiero po przejęciu bazy. Wcześniej ich nie ma. Fajnie tu mają. Dobra, to tym razem jeszcze raz popatrzymy sobie. Zupełnie ten sam layout? Tak jakby totalnie ten sam. No może taki mają system. Więc wypadałoby zrobić kółko. Ostatnio skrzynka była w takim pomiędzy budynkami miejscem. To zakładam, że tu też mają zwierzę, które możemy kupować. Zanim jednak je kupimy tym razem, to sprawdzę, czy na zewnątrz nie stoi coś, co chciałoby, żeby je złapać. Tak na wszelki wypadek, no bo wiecie, szkoda. Znowu zapisu szukać. Jaki fajny.
Szkoda znowu zapisu szukać i cofać i w ogóle. To już lepiej od razu sprawdzić, upewnić się i mieć z głowy. O, tutaj jest ten skrzynek, o którym mówiłam. Tasak jakiś. O! Zaraz podejdę, poczekaj. Ciekawe, czy możemy z nim porozmawiać przez ścianę. Chyba nie. Byłoby zabawnie. Uważa, że świat jest mniejszy, kiedy stacza się w nicość. Mówi, że gdzieś tu jest globus. To taka okrągła mapa. Coś takiego pomogłoby takiemu włóczykijowi jak ty. Mówi, że jak ze zwykłej mapy, tylko można nim obracać. Mówi, że z globusem byłoby ci łatwiej go odnaleźć, prawda? Taka globusowa mapa świata z pewnością by ci się przydała. Wiecie co? Większość nie wyściubia nosa poza swoją okolicę, ale ty, ty zwiedzisz cały świat. Sądzi, że będziesz w stanie sporo złupić. Myślałam, że nam się mroczność tutaj rozwinie, ale ja bym to zadanie, myślę, zaznaczyła. Ponieważ mapa nam się może bardzo przydać. Czy będę mogła tu wejść? Nie bardzo. Ta mapa jest w tym miejscu. O nie. Chyba, że tędy można do niej wejść. Spróbuję. Ale zanim to, no to dokończmy zbieranie skrzynek z tej strony. Jeszcze tam na górę trzeba będzie wejść. Jeszcze tu do środka. O, utonęła trochę skrzynka w błocie. To jeszcze na górę i mamy tą część zrobioną. Pójdziemy na bazar. Czy tam na targ. Ostatnio też była tylko na górze rzecz. Młotek jakiś. Odwiedź mługa? Jest i baza zrzesko. A, no to właśnie o tego zwierza mi chodziło. Czyli na upar tego można by go wcale nie kupować. Chociaż fajnie mieć taki certyfikat. Można by go nie kupować, a przejąć. No bo w sumie już go przejęliśmy, jakby nie spojrzeć. Chyba ma dokładnie te same kolory. Dobra, to ja tu posprawdzam może kupców, bo oni lubią z nami rozmawiać. Albo... Dobra. Tu jest balon do ulepszania rzeczy, ale tutaj jak fajnie mają... Czy tamtym też tak roślinki były na dachach? I taki ten, tarasik ładny. To na razie zostawię. W świetle dnia widoczność jest ogromna. To na razie zostawię i spróbuję się dostać do tej mapy, zobaczyć czy tam się da jakoś wejść. A jeżeli się okaże, że zupełnie nie, no to trudno. Wtedy już będzie to inna jakaś zabawa. Zobaczymy z tej strony. No nie ma bata, tu trzeba przejść dołem. Ale tu można przejść górą. Okej, spróbuję, zobaczymy się tam po drodze. Lepiej wstrzymaj oddech, zanim ruszysz dalej. Wkrótce ujrzysz zapierające dech w piersi krajobrazy śmierci sfery. Wioska Błotkochlub. Pewnie wygląda tak, jak brzmi. Obsikamy, żeby była szybka podróż. Idąc w stronę mapy, ewentualnej mapy, natknęłam się na wioskę. Zobaczmy. No, od razu nam pokażą, gdzie to jest. Więc jesteśmy dosyć blisko, ale wciąż chciałabym iść dalej, sprawdzić, czy mogę się tam dostać, a samą wioską zajmiemy się w przyszłości. Już bardziej. Tam było parę rzeczy do odkrycia. Szczęśliwie się nie paliła, więc nie musieliśmy jej gasić i tracić na to czas, bo na pewno bym nie przeszła obok niej obojętnie wtedy. Z tym, że tu są jakieś dwa wejścia do podziemi. Intrygujące wystarczająco. Pytanie, czy otwarte autostrady.
No to jakby trochę tak. Ale to za chwilę. Najpierw sprawdzimy, czy mogę podejść do mapy. Czy ona jest na przykład ukryta tam, w tych podziemiach. Jeszcze zanim będę tu skakać w przepaść, bo pewnie jest tu przepaść, oczywiście. Jeszcze nie wiem, czy to jest ta, w której można oddychać. Wygląda na tą, w której nie, więc ja sobie tu zapiszę grę, na wszelki wypadek. No niestety, wygląda na to, że tam nie wejdziemy. Ale to spróbuję jeszcze wejść w te podziemia. Tutaj jak prowadzą nas tunele od autostrady jakiejś. Może one prowadzą do mapy. Zobaczymy. To powiedzmy, że to będzie plan na dzisiejszy odcinek zamiast kolejnego posterunku. Bo gdybyśmy mieli mapę i ona pozwoliłaby nam odkryć... Po drugiej stronie tego tunelu nie czeka na ciebie nic dobrego. No nie wierzę. Pozwoliłaby nam odkryć coś fajnego w tym świecie na mapie, to jeszcze byłoby lepiej szukać różności przecież, prawda? O, tu nic nie ma. Czyli druga strona bardziej prowadzi. Czekaj, czekaj, bo tutaj są właśnie, na pewno są bagażniki, które można... A! Ten bagażnik już ktoś sprawdził. Zablokowany? O, myślałam, że one jednak gdzieś prowadzą. O! Lepiej to zatrzymaj. Niezłe. Naprawdę myślałam, że jednak da się tu gdzieś dalej przejść. Taki miał być plan zamiennik, ale no dobra. Mało tego, nie widzę tu nigdzie możliwości rozwalenia ściany. Co oznacza, że nie ma tu więcej żadnych przejść. To teraz nie jestem do końca przekonana, czyli wyglądałoby na to, że żeby się dostać do tego, trzeba rzeczywiście zebrać te wszystkie części. Kurczę, tylko te części są na pewno rozwiane po całym świecie. Przejęliśmy już spore tereny. Dobra, przejmijmy sobie i ten. Śledź zadanie. No nie opłaca mi się za bardzo ta szybka podróż tutaj. Tu jest coś jeszcze po drodze. Dobra. Możemy w sumie tam iść. Tak, żeby nie spaść tutaj na dół. Przyzwiemy sobie naszego zwierzaczka, którym teraz biegamy. No do tej wioski jeszcze wrócę, tak jak wspominałam. Teraz biega z nami ten, co go oswoiliśmy ostatnio. Wierzchowca brzmi wspaniale. Tak, tylko którędy pobiegniemy? Myślę, że... Tak się przyglądam. Tam jest jeszcze fajne miejsce i to bardzo fajne, ale mnie interesuje tamto miejsce mocno. Pobiegniemy sobie tędy, to może zahaczymy się o to zadanie dodatkowe tam. Postaram się nie zejść z drogi, chyba że nas ktoś zaatakuje po drodze, no to wtedy już nie obiecuję. O, tam jest coś, ominę stwora. Postaram się. Tam jest kapliczka. A może to jest jeden z takich stworów, którym będę mogła niedługo się ten... poruszać po świecie. Tu jest jeszcze jedna lokalizacja, która mnie bardzo interesuje. No wiem, lecimy. Jaki ty jesteś fajny. Ma fioletowe te. Czyli może być Muraczan. Może być Muraczan. Jak Muraczan. No dobra, to jest taki kawał posterunku bardziej. Ale niech będzie. Och, tam są znowu te... kolejne nasionka do przejęcia kolejnego zwierza. Ciekawe, jaki zwierz tutaj w okolicy chodzi. O, tam jest kolejny ten. Tu jest naprawdę sporo fajnych rzeczy. Ale dobra. Obsikajmy obcą flagę. Dziękuję. Zobaczmy. Obca flaga obsikana, tam jest wejście do podziemi. Ach, tu ominęłam coś. A, znajdź żwirka. To ten, co kręci z muchomorkiem? Chodźmy do żwirka jeszcze przed tym, to ulepszy nam broń. Tutaj sobie jakiś przechodzień idzie. Ja tam bym się bała przechodzić koło obcych plemion, które chcą nas zabić. Aż to wzgórze Smykałka. Tak. Dom żwirka. O co?
O! Pościgamy się? Wygląda na zaskoczonego, że udało ci się tu dostać, gdziekolwiek to w ogóle jest, bo sam znalazł się tu przez przypadek. Mówi, że sam się tutaj dostał. Chciałby wspiąć się wyżej. Mówi, że musisz być twardy jak głaz, skoro udało ci się tu dostać. Ktoś, kto potrafi tego dokonać, z pewnością dotrze wszędzie. Wydajesz się konkretną osobą, trudną do złamania, która zawsze pnie się wyżej. Co mogłoby powstrzymać kogoś takiego? Ma nadzieję, że nie stracisz siły i uporu, gdziekolwiek się wybierasz. Musisz pokonać wszelkie koszmary, jakie na ciebie czekają, niezależnie od tego, dokąd pójdziesz. Co według ciebie należałoby zrobić, gdyby w drodze do jakiegoś miejsca popełniło się błąd? Zawrócić i spróbować ponownie, czy kontynuować podróż od tego miejsca? Nie wie, czy jeszcze ma innych przyjaciół. Na pewno nie tutaj. A może liczy na ciebie? Mówi, że niekoniecznie cieszy go fakt, iż świat przetrwa. Oznacza to, że utknie tu na dłużej. Zastanawia się, po co próbujesz ratować świat. W końcu, co za różnica? Ciekawi go, dlaczego współpracujesz z miriadami. Czy od patrzenia w ich światła nie bolą cię oczy? To dobrze, o ile jest coś wartościowego do oglądania. Pomówmy o czymś weselszym. Mówi, że czasami zdarza mu się utknąć między młotem a kowadłem. To najgorsze miejsce. I tym razem jest tak samo. Zawsze czuł się nikim, jak drobny kamyczek przy wielkiej górze. Dlatego teraz się wspina, by choć raz poczuć, że coś osiągnął. Zdaje sobie sprawę, że ten, kto nie pnie się ku górze, nie może także spaść. Wydaje mu się, że tutaj będzie bezpieczniejszy, nigdzie się nie wybiera. Uznał, że o własnych siłach się nie wydostanie. Już próbował. Żwirek ryzykuje życiem, zostając czy odchodząc, więc nie zamierza przestać walczyć, dopóki nie wydostanie się z tego umierającego świata. Jest zdania, że musi bardziej uważać. Byłoby też lepiej, gdyby wiedział, gdzie się wspinać. Nie chcę marudzić, ale jeśli wskażesz mu lepsze miejsce do wspinaczki, będzie naprawdę wdzięczny. Dziękuję za niekopanie go, kiedy leżał. Pewnie teraz wszystko widzisz. Nadmiar światłości ci szkodzi. Zwierzyna zawsze mówi tak o łowach. Boisz się, że spłoniesz na popiół i cię zdmuchnę. Nieprawda, nie boję się. No, nie jakoś bardzo. To lepiej zacznij. Okej. Żwirek. Trzy miejsca do wspinaczki, bezpieczniejsze dla żwirka. Okej. Czy one wszystkie będą tu obok siebie? Spróbujmy jedno. Jeżeli nam jedno zrobią szybko i drugie będzie blisko, możemy je zrobić wszystkie trzy tutaj naraz. Jeżeli nie, no to wtedy pójdziemy robić może zadanie główne. A, to trzeba wyjść tam. Okej, dobra. Spróbujmy. Spróbujmy tam, co on jest. Może pójdzie za nami, zobaczymy, jak to się potoczy. A przejęcie tego tutaj i tak zrobimy i tak jeszcze dzisiaj. Mam nadzieję, że ta misja nie zajmie nam 20 minut. Jeden. Widok pierwsza klasa. On nie idzie za nami? No trudno. Drugi.
Okej. Fajne. Trzeci. Gdzie to skacze? Tam. Żwirka miejsca do wspinania. A gdzie jest dalej? To przykro mi żwirek bardzo, ale tam nie będziemy szli, niestety. Za daleko. Tu jest jeszcze obsikane, ale tu się nie da wejść na górę. Szkoda. Trudno, dobra, to idziemy przejąć teren teraz tutaj. Złapiemy sobie tylko tutaj ziarenko, włączymy tą kapliczkę. Lądowanie jak super bohater. No co ty no? Co mi przeszkadzasz? No nie. Oj, chciałam super atak na nim wykorzystać. No i tyle. On tej kapliczce dokuczał, co? Stąd widać kolejne rzeczy. Ojej. Oko z bliska. Tylko nie od środka, tylko nie od środka. Dobra. Tam jest nasz chyba elektroniczny złom. I możemy ruszać do środka. Ta broń, którą nam tutaj dali, to ona jest po prostu niesamowita. Zadania poboczne. Więcej elektronicznego złomu dla ciebie. Zadania wiele długich poboczne godzin. Naprawdę wygląda na to, że wymagają biegania po całym świecie totalnie. Bo tam jest mój stworek, jak coś. Posterunek Sknaptrud. Plemię Jagnik zajęło to miejsce dawno temu. Mogę wejść? Nie mogę? Dlaczego? Może trzeba zaznaczyć misję? Może nie z tej strony rzeczywiście. Aha. Mówi, że czeka, aż pomożesz oswobodzić posterunek. Kiedy czekali, zbadali posterunek i radzą ci sprawdzić, czego się dowiedzieli, nim do niego wkroczysz. Mówi, że zwiadowcy dostrzegli gniazdo ćmiaków w pobliżu posterunku. Jeśli je zniszczysz, ćmiaki powinny zalać to miejsce w poszukiwaniu nowego domu. O to chodzi. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ćmiaki wywołają brzęczącą wrzawę. Sabotaż. Nice. Chłopaki, nie podejrzewałam was o taki sposób na życie. No lata tego tu trochę. Weź się do roboty i zniszcz je. No niszczę, niszczę. No widzę, chłopaki tutaj też są. Na co komu broń? Ale mamy taką jedną świetną, że nie sposób z niej nie korzystać. Johoa! No są świetni po prostu. O. A tak mało brakowało. Niezły strzał. A tu jest jeszcze jeden. Już opadła kurtyna. Myślałam, że jemu kurtyna jeszcze. Że już mu opadła kurtyna w sumie. Tu nic nie ma, idziemy dalej. Dobra. Powietrze szybko tu tęchnie.
No dobra. Myślisz, że taki fajny? Biedny koleżka, ojej. Jeszcze mamy jedno gniazdo do rozwalenia, dobra. To oni sobie pilnują, żeby te gniazda im nikt nie psuł. Oj. Ale... A, okej. Jak tam znaleźć się teraz przy tym? On jest zupełnie z drugiej strony, czy... Utknęłam na kamyku. Ona jest chyba zupełnie z drugiej strony. Musiało zaboleć. Aha. Nie no, ta broń to jest taka OP, że aż ło. Jeszcze jeden tam. Robisz postępy. Jeszcze? No. O! Coś jeszcze do mnie strzela? Czego Oj. Ci trzeba? Żeby się mi okazało, że mam za słabą broń. Nie, okej, jest, okej. Jest dobrze. Może to by rozwalało szybciej. Dobra robota. I po gnieździe ćmiaków. Biedne ćmiaki. Ćmiaki pędzą na posterunek, ależ są wściekłe. Posterunek należy do twojego plemienia. O ja, naprawdę w ten sposób? No dobra. Mówi, że przez ciebie są słabsi, ale się nie poddadzą. Sifu ci dziękuję. Wasze plemię rośnie w siłę. Uważa, że zdobycie trzeciego wrogiego posterunku świetnie ci poszło, a przeciwnik jest na tyle słaby, że można stawić mu czoła w jego forcie. Wszyscy wierzą, że poprowadzisz ich do pokoju. Wrogi fort, czyli już ten główny? Och, tak jakby, no. Ha, wiecie co, no interesujące by to było, fajnie. To może zrobimy fort w drugim, w kolejnym odcinku, zdecydowanie. A zastanawiałam się, czy nie moglibyśmy pozbyć się jakiegoś światożercy już. Wojna plemion, dobra, los świata, dobra, gizmo, znajdź drogę do ruin. Nie mogę na razie, pokonaj puchcia, chruma. To jest ten tu, do którego się ciężko dostać, bo tutaj są te skażone wody chyba. A drugi? Plemię Jagni. Udaj się do fortu. Dobra, dobra, gizmo. Drzewo życia spoko, wojna plemion spoko. No nie wiem, czy mogę się tu dostać już. Chciałabym spróbować, ale... No... Nie wiem, czy jest tutaj dostęp w ogóle. On sobie tak fajnie siedzi na tym. Dobra, na przyszły odcinek plan jest taki. Robimy tutaj zamieszanie najpierw. Jak będziemy mieć czas, spróbujemy dostać się tutaj do tego puchcia całego. Do puchcia chruma i zobaczymy, jak się to potoczy. Puchcio chrum. Tutaj siedzi sobie stworek, siedzi. Wygląda jak jakiś taki byczko podobny. Ten tutaj... to też fajny, trzeba mu przyznać. Ostatni jest tu. Ten wygląda jak jakaś panterotygrysa. I ciekawa kaplica, klapciate wydmy, kaplica, jasne. Klapciate wydmy, jest sporo fajnych miejsc. Bardzo blisko drzewa byliśmy niedawno, tak naprawdę. Mówiłam wam, że je już praktycznie widać.
Można by się tam przejść zupełnie z ciekawości, zobaczyć jak to wygląda. Te pytajniki wciąż nie znikają, więc no trudno. Nie wiem, czy będą, czy nie będą. No i miejsca, do których na razie jeszcze nie możemy wejść, bo mamy za małą odporność. Chyba warto byłoby na przykład nabić jedną odporność, zrobić zamieszanie w takim miejscu, nabić kolejną. Czyli tak jakby to na ten zielony glut by nam się przydało. Dobra, lecimy na kolejny odcinek, przejąć obóz i będzie w porządku. A tymczasem ja sobie tutaj pozbieram rzeczy do pozbierania. Są dokładnie te same, layout jest pewnie ten sam. Nie daj się rozproszyć zniszczeniom, które teraz widać. No, także dziękuję wam za wspólną grę, życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się wszyscy ciepło. Cześć!